Zjazd na byle czym przyciąga do Wisły zawodników z całego Śląska i nie tylko. Łącznie wystartowało w tym roku ponad 35 drużyn. Wiosenna aura nie odstraszyła, a wręcz zachęcała do zabawy i tych nietypowych zjazdów. Mamy Słowaków na trzech wozidłach, jak oni to nazwali. Przyjechali reprezentanci, nasi przyjaciele z Czernego, ze Słowacji. Mamy uczestników z Podhala, z Kościeliska, z Nowego Targu, z Częstochowy, z Dąbrowy Górniczej, z Sosnowca, z gminy Zbrosławice. Bardzo liczna ekipa przyjechała. Przyjechali do nas na wspaniałym pojeździe, który niestety nam się troszeczkę zapalił. Z Zabrza, Bielsko-Biała, Cieszyn, Wisła, Istebna i tak trzeba. Tego się trzymajmy i rozwijajmy się. Wspaniała impreza, wspaniała atmosfera. Myślę, że w przyszłym roku znowu poprawimy i jeszcze rekord uczestników zwiększymy. W tym roku organizatorzy zmienili trochę regulamin. Do zawodów dopuszczono sprzęty wyłącznie własnej produkcji. Nie dopuszczaliśmy takich tradycyjnych pojazdów typu sanki, narty, jabłuszka, etc. Natomiast musiał to być pojazd oryginalny, samodzielnie wykonany, z sercem wykonany. No i o to chodziło. Nagradzać będziemy właśnie te najbardziej oryginalne pojazdy oraz pojazdy najszybsze. Jest to drewniak, tak zwany, w tej chwili już 2.0. Stworzyłem go z moim kuzynem, pozdrawiam Jonathana. 2 lata temu około w wakacje. No i na zjazd na byle czym postanowiłem przerobić go na pojazd z płozami. Profesjonalne wykonanie, jak widać, skręca. Nawet tu jest hamulec śnieżny, taki mały. Nie działa. Zepsuł się, ale to szczegół. Ale skręcać można. No, nawet skręca tak, na śniegu. Aha. Na ulicy jest lepiej, bo wczoraj, zanim były jeszcze narty, to jechałem 60 na godzinę nim z góry. W tym roku nie lodówka, właśnie, cóż to za pojazd? No to jest beczkowóz, szambowóz, jak zwać, tak zwać, no, różne nazwy są. No dobra, ale jak wpadliście na taki pomysł? Spontanicznie, o godzinie 12 jeszcze nie było wiadomo, że w ogóle wystartujemy, a o 14 szambowóz już był gotowy. Przykręcone narty do płozów, jedna para nart, nie wiem, nawet czy nie jest od Adama Małysza, żeby nie było takiej ściemy, bo to jest rodzina od Adama Małysza. A beczkowóz służył z początku do wożenia wody, później do gnojówki, a teraz do zjeździe na, no nie na byle czym, takim całkiem, bo to jest całkiem porządny beczkowóz. Nie? Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik-Telesz.